ustawa, która jest o przemocy, żeby ona w końcu osiągnęła swoje prawa, tak? Żeby po prostu ludzie zaczęli reagować, tak? Bo ustawa mówi jasno, że osoby, które są cicho, powinny również odpowiadać za tą przemoc, tak? A tutaj wiemy, że u Kamila no niestety milczeli wszyscy. Zgłoszenia do MOPS-u były. Sąd nie uznał, że nie widzi jakiegokolwiek problemu, tak? Nie zabrał mamie Kamilka prawa do opieki nad nim, także myślę, że tu głównie o sądy chodzi, tak? Ale no, jak wiemy dobrze, tych osób było dużo, dużo więcej, tak? Więc ja bym to wskazała na kilkanaście ponad osób, tak? Ja pracowałam wiele lat w domu dziecka, pracowałam jako społeczny kurator sądowy i wiem, jaki jest poziom przemocy w stosunku do dzieci. Wiem, że to jest ogromny i tak jak kiedyś był mało akceptowany, to teraz mam wrażenie, że rodzina ponad wszystko i bierze się bardziej pod uwagę dobro rodziny niż dobro dziecko. Przede wszystkim ludzie zawiedli, my wszyscy zawiedliśmy, ponieważ to dziecko miało sińce, to dziecko miało złamaną rączkę i powinno się reagować nie w ten sposób, że przyjmujemy do wiadomości informację matki, która no nie powie prawdy, bo ona chroniła tego oprawcę. Znam różne rodziny i wiem, że jeżeli jest przemoc i kobieta z mężczyzną się rozchodzi, tak samo mogła i ona rozejść się, mogła i zgłosić, gdzie rodzina była pod opieką kuratora. Gdzie kurator? To nie jest tłumaczenie, że dziecko oparzyło się. To nie jest, nie było raz, nie było dwa, nie było pięć. To się nie działo od tygodnia, to się nie działo od dwóch tygodni. Czemu nie było zainteresowania, skoro Kamil uciekał? Kamil uciekał. Ojciec dziecka, biologiczny ojciec, jest mi dobrze osobą znaną. I więc z tego, że on miał utrudnienia widzenia przez matkę. Miał problemy z widzeniem się z dzieckiem. Mam trójkę wspaniałych dzieci, naprawdę. I po prostu chciałam towarzyszyć w tej drodze Kamilkowi, bo naprawdę no szkoda, co się stało przez tą tragedię. Po prostu jak ja to usłyszałam, to normalnie same łzy się leciały w oczach, prawda? Jak można skatować takie niewinne, bezbronne dziecko? Ja sobie nie wyobrażam, naprawdę. Jaką w ogóle tam tragedię przechodził i w ogóle i przez ile lat tam tą tragedię przechodził. Ja sobie nie wyobrażam tego naprawdę, że to jest taki kochany dar od Boga. No ja nie wiem, jak własne dziecko można tak traktować, prawda? Się do tego matka, że pozwoliła na to. Patrzała na dziecka ból i nic nie pomogła jej, temu dziecku. Chcę właśnie wyrazić taki właśnie sprzeciw z tego względu, bo dzieci niczego nie są winne.